Dobry wieczór Państwu. Paweł Wiśniewski, witam Państwa serdecznie na trzeciej edycji Gali Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeszcze raz dobry wieczór. Szanowni Państwo, tegoroczna edycja wydarzenia to czas, kiedy możemy docenić osoby oraz podmioty na co dzień wspierające swoją działalnością studentów w ich działaniach, w ich aktywności. To niezwykle ważne i z całą pewnością zasługuje na zauważenie, podkreślenie i nagrodzenie, szczególnie podczas dzisiejszej gali. Bardzo się cieszę, że ten czas wyjątkowy możemy spędzić w tak pięknym miejscu, w znakomitym towarzystwie. A dodam jeszcze, że są z nami internauci, których pozdrawiamy bardzo serdecznie. Obserwują nas dzięki social mediom zarówno Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i Samorządu Studenckiego. Pozdrawiamy Państwa brawami. Szanowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni, że w tak szczególnym dniu, podczas wyjątkowego święta społeczności studenckiej, możemy gościć znakomitych gości. Jest z nami reprezentacja województwa zachodniopomorskiego, miasta Szczecin, władze Uniwersytetu Szczecińskiego, także przedstawiciele Forum Uniwersytetów Polskich, przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich. Są z nami także studenci i zaproszeni goście. Witam Państwa bardzo serdecznie. W szczególności chciałbym powitać wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. Prezydenta miasta Szczecin Piotra Krzystka. Prorektora do spraw nauki profesora doktora habilitowanego Andrzeja Skrędo. Prorektor do spraw studenckich doktor habilitowaną Katarzynę Kotarską, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Prorektor do spraw kształcenia doktor habilitowaną Renatę Podgórzańską, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam przewodniczącą oraz członków prezydium Forum Uniwersytetów Polskich Ewę Staruch, Małgorzatę Poszwę i Kamilę Kowalczyk. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiejszego wieczoru wspólnie z Państwem będziemy mogli nagrodzić najbardziej aktywnych studentów oraz tych, którzy na co dzień działają prostudencko, dbając o rozwój środowiska akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Środowiska, które na co dzień bardzo aktywnie działa na rzecz wszystkich studentów, dbając i wspierając ich indywidualny rozwój. To niezwykle ważne i niezwykle cenne. To właśnie dzisiejszego wieczoru chcemy uhonorować studentów godnych naśladowania, którzy rozwijają swoje zainteresowania, docenić także wsparcie instytucji, bez których rozwój samorządności nie mógłby się odbyć, ale również tych, którzy inspirują studentów do działania, czyli mentorów. To też ważny element dzisiejszego wydarzenia. Mentorów, którzy zostali wybrani przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uznany przez studentów podczas wiosennej edycji akcji ewaluacji Przyjazny dziekanat i przyjazny akademik. Przyznawane dziś nagrody, gryfy, są symboliczne. One symbolizują nie tylko województwo zachodniopomorskie i Pomorze Zachodnie, ale odzwierciedlają niezwykle ważne cechy. Te cechy to odwaga, waleczność, wytrwałość i z całą pewnością można te cechy przypisać również znakomitym studentom Uniwersytetu Szczecińskiego. Wierzę, że tak jest. Bardzo teraz proszę o zabranie głosu wojewodę zachodniopomorskiego, pana Zbigniewa Boguckiego. Zapraszam. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo rektorzy, panie przewodniczący, wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, drodzy studenci, pozwólcie, że w pierwszej kolejności przeczytam list od ministra edukacji i nauki, który także zaangażował się w to wydarzenie, który nie mógł przybyć dzisiaj tutaj wieczorem. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w trzeciej edycji gali aktywności studenckiej Gryfy Samorządności. Niestety podjęte wcześniej zobowiązania zbiegają się z terminem tego ważnego wydarzenia.
Cieszę się, że wyjątkowa i doniosła uroczystość, jaką niewątpliwie jest dzisiejsza gala, odbywa się już po raz trzeci. Pragnę docenić inicjatywę samorządu studenckiego szczecińskiej Alma Mater. Dzięki temu przedsięwzięciu wyróżniający się młodzi naukowcy, sportowcy, twórcy, społecznicy, a nadto najaktywniejsze na forum akademickim organizacje studenckie zyskują przestrzeń do zaprezentowania indywidualnych pasji, talentów i sukcesów. Jestem pewien, że przyznawane dziś statuetki stanowią swoiste uhonorowanie osiągnięć laureatów, są powodem do słusznej dumy z dotychczasowych dokonań, ale też inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań. Głęboko wierzę w to, że konkurs nie tylko pozwala wyłonić wybitne jednostki, lecz także integrować wspólnotę uczelni. Gratulując nagrodzonym podczas tej wspaniałej gali, pozdrawiam wszystkich jej uczestników. Życzę Państwu satysfakcji z podejmowanych działań, wielu inspiracji, jak również wszelkiej pomyślności. Z wyrazami głębokiego szacunku podpisał Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dwa słowa również powiem jako skromny również absolwent tej uczelni. Do Szczecina przyjechałem w 1999 roku i trafiłem na Uniwersytet Szczeciński. A później były kolejne akademiki, bo najpierw był, jak dobrze pamiętam, Belferek, później akademik przy ulicy Podgórnej, a później już Kordecki. I tak już było do końca. To także moja uczelnia i bardzo się cieszę, że dzisiaj, kiedy tutaj wszedłem, pomyślałem sobie, w naszych czasach tak nie było. Ale to dobrze, że jest lepiej niż kiedyś. To znakomicie, że jest lepiej niż kiedyś. Cieszę się, że wspólnota akademicka się rozwija, że studenci mają nowe możliwości, że mogą swoje pasje rozwijać, że możecie organizować tego rodzaju wydarzenia. Tutaj przy tym stoliku nieco starszych osób już rozmawialiśmy o tym i wszyscy mówiliśmy, to świetnie, że możecie robić takie wydarzenia, że jest ten konkurs. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze tak powiedzieć od siebie, bo jesteśmy też w czasie szczególnym. Dzisiaj oczywiście to czas uhonorowania, ukoronowania osiągnięć tych, którzy wśród Was są najwybitniejsi. Będziecie liderami. Pytanie, jak ten ciężar, bo to ciężar, uniesiecie? W którą stronę pójdziecie? To wszystko zależy od Was. I myślę, i muszę to Wam powiedzieć, czy to przyjmiecie, to już też tylko zależy od Was. Nie stawiajcie się przed takim fałszywą alternatywą tradycja czy nowoczesność. Ja jestem głęboko przekonany, że jest w Was tyle mądrości, tyle zapału, tyle inspiracji, żeby to wszystko ze sobą pogodzić. I czynić Szczecin, czynić Pomorze Zachodnie lepszym, bo chcę Wam również powiedzieć, że podczas ostatniej rozmowy z ambasadorem Królestwa Danii, ten człowiek z zewnątrz, to zwykle jest lepszy ogląd, powiedział, Pomorze Zachodnie to jest region, który ma wielki potencjał, który ma przed sobą wielką przyszłość, ale największą przyszłością i jak ta przyszłość będzie wyglądała, wszystko zależy od Was, bo to Wy jesteście przyszłością tego regionu. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, panie wojewodo. O zabranie głosu poproszę prezydenta miasta Szczecin, pana Piotra Krzystka. Zapraszam. Dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie. Bardzo serdecznie pozdrawiam państwa rektorów, wszystkich gości, a przede wszystkim studentki i studentów, szczególnie tych, którzy dziś będą wyróżnieni i nagradzani. Spotykamy się, myślę, że w takim szczególnym dniu, gdy zwracamy uwagę na osiągnięcia, które wykraczają poza miarę tylko i wyłącznie nauki, tylko zdobywania wiedzy tej uniwersyteckiej. To szczególnie ważne, bo w Szczecinie z ogromnym szacunkiem traktujemy naszą akademickość budowaną od lat, a w tej akademickości Uniwersytet Szczeciński odgrywa szczególną rolę. Szczególną rolę, bo jest największy, bo ma ogromne oddziaływanie. Dla mnie też moja macierzysta uczelnia, z czego jestem bardzo, bardzo dumny i myślę, że trudno by mówić o metropolitarności naszego miasta, o jego oddziaływaniu na zewnątrz, gdyby właśnie
nie uczelnie, nie wasze działanie i wasza aktywność. O przyszłości naszego miasta, naszego kraju będą decydowali ludzie. Ich przygotowanie, ich wykształcenie, ich dojrzałość, ich umiejętność rozwiązywania wielu problemów, bo jak widzimy, tych nam w dzisiejszym świecie nie brakuje. I dlatego cieszę się, że robicie więcej, że wam się po prostu chce, że potraficie mobilizować innych i pokazywać to na zewnątrz. Bardzo za to dziękuję. Jeszcze raz wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów, dalszych dobrych emocji i dalszej chęci do robienia czegoś więcej, do zdobywania kolejnych etapów, do kolejnych zwycięstw i do chwalenia się tym, bo myślę, że to też jest w życiu bardzo, bardzo ważne. Jeszcze raz gratuluję, wszystkiego dobrego i udanego wieczoru. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo, o zabranie głosu proszę prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowaną Katarzynę Kotarską. Profesor, zapraszam. Dobry wieczór państwu. Dzisiaj chciałam troszeczkę inaczej zacząć niż zwykle, kiedy przemawiam na inauguracjach albo na absolutorium. Dlatego, że to jest szczególny wieczór, jest on wyjątkowy i myślę, że tutaj dla nas wszystkich unosi się taka nietypowa, przemiła atmosfera. Jest piękne i eleganckie wnętrze. I proszę mi pozwolić, że pierwsze swoje słowa skieruję do studentów. Ta inicjatywa i organizacja właśnie pochodzi od nich. Ja z ogromną dumą i satysfakcją patrzę, jak się zmieniają i to, co robią. Podziwiam ich za nieugiętość, otwartość i za kreatywność, którą zawsze ze sobą niosą. Czasami trudno mi się z nimi rozmawia, bo jest to właśnie ta nieugiętość i trudno mi wytłumaczyć pewne rzeczy, ale za to właśnie ich cenię. Chciałam podziękować panu Piotrowi za to, że nie myśli tylko o tym tu i teraz, ale myśli też, co będzie potem. I przygotowuje to, co robi ze swoim samorządem, tak żeby inni studenci potem mogli z tego korzystać. Myśli i o dzisiaj, i o potem, czyli o przyszłości. Ponadto swoją siłę wykorzystuje po to, aby pomóc i wesprzeć drugiego człowieka. I to jest właśnie najważniejsze. Ze swoim samorządem, który tu jest z nami, chciałam państwu powiedzieć, że wspaniale działacie, organizujecie i rzeczywiście, kiedy potrzebujemy was, zawsze jesteście przy nas. Chciałam również wykorzystać ten wieczór, bo skoro to jest taki wieczór honorujący wszystko, to pomyślałam, że dzisiaj mam państwa wszystkich, z którymi najwięcej, najczęściej współpracuję. Tutaj najwięcej jest osób z pionu studenckiego. Chciałam podziękować przede wszystkim pani prorektor do spraw kształcenia, z którą widzimy się codziennie w drzwi. Czasami bywa ciężko, spoglądamy na siebie, wzruszymy ramionami i zamykamy się dalej w swoich pokojach. Panu prorektorowi do spraw nauki, bo dzięki temu studenci się rozwijają, koła naukowe i te podpisy, kiedy trzeba dołożyć mi do takiego małego mojego subkonta. Także za to wszystko bardzo dziękuję. Oczywiście nie ma z nami pana rektora, pani prorektor do spraw organizacji i pana prorektora do spraw finansów, ale bez wsparcia kolegium nie mogłabym zrobić tego i dać studentom to, żeby oni mogliście wy rozwijać się i organizować, robić dla innych jeszcze więcej. Chciałam podziękować dziekanom i prodziekanom, bo stanowicie państwo wspaniały zespół i nawet tego nie zauważacie, jak czasami mnie wspieracie. Dyskutujemy coraz częściej i odważniej, czasami mówimy do siebie różne rzeczy, ale myślę, że to nas rozwija i państwo z charyzmą zarządzacie i zgodnością swoimi wydziałami, powodując to, że szanujecie drugiego człowieka. A to jest chyba najważniejsze w tak trudnych czasach. Chciałam też podziękować administracji. Pracownikom administracji, którzy są tutaj, niestety jestem pod światło i nie wszystkich widzę, ale wiem, że państwo tu jesteście. Doceniamy waszą pracę i widzimy. Nie zawsze to powiemy, ale tak jest. Bardzo państwu dziękuję za to wszystko, co nam pomagacie
i wspieracie. Chciałam też pogratulować, chociaż jeszcze nie wiemy, kto będzie laureatem, ale proszę mi wierzyć, że nagrody, które pochodzą od studentów, są wyjątkowe i najpiękniejsze, bo to oni swoimi sercami nas wybierają. Dlatego wszystkim mentorom, wszystkim osobom, które dzisiaj zdobędą nagrody, bardzo, bardzo gratuluję. I myślę, że to jest niesamowite i niezwykłe wyróżnienie. Życzę Państwu wspaniałego wieczoru, przepięknej atmosfery i interesujących rozmów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani profesor zauważyła anturaż, w którym odbywa się to dzisiejsze wydarzenie, no jak na imprezę studencką, skromnie, ale czysto, prawda? Tak jest. Słowo się rzekło, czas na przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, Piotra Zarembę. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa podczas trzeciej edycji Gali Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności. To już za moment na tej scenie dowiemy się, który z nominowanych studentów, studentek organizacji studenckich otrzyma miano naukowca, sportowca, twórcy czy społecznika roku, a także najaktywniejszej organizacji studenckiej. W konkursie aktywności studenckiej zgłosiło się około 70 studentów i organizacji studenckich. Jest to liczba, do której tak naprawdę kapituła konkursowa w ogóle nie celowała. I prawda jest taka, że wybór nie był łatwy i każdy ze zgłoszonych studentów i studentek, każdy z nominowanych zasługuje na to, żeby stanąć na tej scenie, odebrać gryfa samorządności i nazywać się właśnie tym studenckim naukowcem, sportowcem czy twórcą roku. Także już z tego miejsca serdecznie chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym oraz laureatom w studenckich kategoriach. Druga część naszego wieczoru stanowić będzie docenienie i uhonorowanie pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, również wybieranych przez studentów. I mówię tutaj m.in. o wyborach mentora na wszystkich naszych wydziałach. Jak już wspominam o liczbach, to tutaj również wspomnę, ponieważ my jako Samorząd Studencki kompletnie nie spodziewaliśmy się takiego oblężenia, jeżeli chodzi o głosowanie w wyborach mentora, dlatego że blisko 1000 studentów naszej uczelni wzięło udział w wyborach. Także już również z tego miejsca chciałbym pogratulować wszystkim Państwu tytułu mentora wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Oprócz tego dowiemy się również, który dziekanat czy który akademik uzyskał miano tego przyjaznego. Tutaj również studenci naszej uczelni mieli głos, biorąc udział w akcji ewaluacji, corocznym projekcie projakościowym. Szanowni Państwo, nie będę już przedłużał. Jeszcze raz powiem, gratuluję do wszystkich nominowanych i wszystkich przyszłych laureatów. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Pan Piotr w zasadzie wszystko powiedział. Jeszcze zaspokoimy ciekawość pani rektor i myślę wszystkich zgromadzonych gości, także internautów, którzy są razem z nami dzięki technologiom i dzięki temu, że uniwersytet również prężnie działa w tej dziedzinie. No ale dość żartów. Szanowni Państwo, przed nami ważne rzeczy. Dzisiejsza uroczystość stanowi podsumowanie, jak już się rzekło, konkursu aktywności studenckiej. I już za chwilę dowiemy się, który ze studentów, która z organizacji, także którzy z partnerów wspierających otrzymają nagrody dzisiejszego wieczoru, no i kto będzie laureatem Gryfa Samorządności. Warto wspomnieć, że Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności jest objęta mecenatem miasta Szczecin, patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie.
Galę wspierają również partnerzy, którym również gorąco dziękujemy. Studencka karta rabatowa, Red Bull, Hamptons Beauty Club, sieć kin Helios, Pasibus, Blues Up oraz Rajski Ogród. Podziękowanie i brawa dla Państwa. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy już do wręczenia gryfów, przypomnę tylko, że internauci oglądający nas teraz na żywo mają możliwość wybrania jednego z nominowanych dzisiaj studentów w ramach Nagrody Publiczności. Proszę korzystać z takiej możliwości. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza, który dostępny jest zarówno na czacie tej transmisji, jak również na stronie internetowej samorząd.usz.edu.pl/gala. Polecam Państwa uwadze samorząd.usz.edu.pl/gala. Pod tym adresem można głosować, a laureata Nagrody Publiczności poznamy pod koniec dzisiejszego wydarzenia. No, w ten sposób przechodzimy do meritum. Nadszedł odpowiedni moment na uhonorowanie osób oraz organizacji studenckich, które odniosły największe sukcesy i najprężniej działały w minionym roku akademickim. Czas na pierwsze nominacje i pierwsze nagrody. Szanowni Państwo, rozpoczynamy od nagród gryfów samorządności w konkursowych kategoriach, w których mogli zgłosić się wyróżniający się studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Studenci mieli możliwość przesłania swoich osiągnięć, sukcesów i twórczości w ramach konkursu aktywności studenckiej. No i za chwilę poznamy laureatów pierwszych pięciu kategorii dzisiejszego wieczoru. Pierwsza kategoria: studencki naukowiec roku. Nagroda ta przyznawana jest studentowi, który w zeszłym roku akademickim według komisji wyróżnił się na tle pozostałych zgłoszeń wybitnymi osiągnięciami i sukcesami w nauce. Czas, byśmy poznali nominowanych, a są nimi: Grażyna Bielecka, stypendystka ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021-2022. Aktywny udział w międzynarodowych projektach badawczych współfinansowanych z Ministerstwa Zdrowia i współprowadzonych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Opublikowała kilka artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach. Dziękuję. Kolejna nominowana. Nikola Bukowiecka prowadzi badania w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, który jest częścią misji kosmicznej NASA. Pracuje przy projekcie Eagle Eye w Creotech Instruments. Wygrała staż Wolfram Summer School w Stanach Zjednoczonych. Została wyróżniona jako Polka XXI wieku na gali Polka XXI wieku w kategorii innowacje i nowe technologie. Jest jedną z laureatek programu Seeds for the Future firmy Huawei. Kolejna nominacja w tej kategorii. Wiktor Gnych-Pietrzak, autor oraz współautor rozdziału w monografiach naukowych wydanych m.in. w Łodzi, Białymstoku czy Poznaniu. Współautor skryptu dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Akademii Młodego Prawnika. Wygłosił referaty na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Brawa dla niego. Szanowni Państwo, tytułem wyjaśnienia. Chciałbym zauważyć nieśmiało, że prócz oczywiście nieskrywanego zaszczytu, jakim jest odebranie tutaj w tym miejscu gryfa samorządności, odebranie gratulacji z rąk zacnych osób, z całą pewnością dużą nagrodą jest również Wasze uznanie w postaci braw. To jest naprawdę niezwykle ważne. Ta energia, która płynie między ludźmi, jest tak naprawdę podstawą naszej egzystencji. To więc liczę na Państwa dzisiejszego wieczoru. No brawo! O wręczenie nagrody bardzo proszę prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Skrętę. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, to prawie oskarowy wieczór i tak się czuję, a zatem trema, ale też i radość, że mogę poinformować Państwa, że laureatem w kategorii studencki naukowiec roku została pani Nikola Bukowiecka.
Nikola Bukowiecka. Dzień dobry. Pomogę. Pomogę. Może to najcięższe wezmę? Spotkanie będzie ładne. Bardzo mi miło i to bardzo wielki zaszczyt. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc. Czekajcie. O, tak. Jestem pewna, że laureaci innych kategorii powiedzą to samo, ale prawda jest taka, że to jest bardzo miłe i fajne otrzymywać te nagrody, ale wszystko, co robimy, pochodzi z pasji do nauki, czy do społeczności, czy do tworzenia, bo z tego, co rozumiem, kolejną kategorią jest twórczość. To jest pasja i to samo w sobie jest już dużą nagrodą, więc bardzo miło otrzymuje się takie nagrody, ale prawda jest taka, że robilibyśmy to tak czy siak. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że to była jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, które mogłem zrobić, odkąd jestem rektorem. Bardzo dziękuję. Gratulacje oczywiście. Szanowni Państwo, drugą kategorią, w której samorząd studencki postanowił przyznać Gryfa Samorządności w kategorii Studencki Sportowiec Roku. W tym typie nagród brane były pod uwagę osiągnięcia sportowe, a także e-sportowe zgłoszonych studentów. Nominowani w tej kategorii są Mateusz Łęgowski. Rozegrał ponad 15 spotkań w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Zadebiutował w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA. Zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski w meczu Polska-Holandia. Znalazł się w szerokiej kadrze pierwszej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Katarze, które wkrótce mają się rozpocząć. Mateusz Łęgowski. Druga nominacja dla Zofii Sosnowskiej, zwyciężczyni oraz medalistki Mistrzostw Polski oraz Grand Prix Europy BJJ, medalistka Pucharu Polski oraz na turniejach Open BJJ. Gratulujemy. Kolejna nominacja, Oskar Szczepaniak. Rozegrał walki w KSW, największej organizacji europejskiej. Walczył w organizacjach czołowych w Polsce, Babylon MMA oraz posiada rekord MMA amatorski 38-2 oraz rekord MMA zawodowy 3-1. Żartów nie ma. Oskar Szczepaniak. Brawa dla nominowanych, a o wręczenie nagrody poproszę prorektor do spraw studenckich, doktor habilitowaną Katarzynę Kotarską, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Sama się denerwuję. Szanowni Państwo, Gryfa Samorządności w kategorii Studenckiej Sportowiec Roku otrzymuje Mateusz Łęgowski. Szanowni Państwo, dostałam informację, że Pana Mateusza nie ma, więc zapraszam Panią Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia, Panią Profesor Martę Stępień-Słodkowską, aby w imieniu Mateusza odebrała nagrodę. Państwu. To dla mnie zaszczyt odebrać statuetkę w imieniu Mateusza. Bardzo mu gratuluję i no, chciałabym wiedzieć, że bardzo się cieszę, że Mateusz i inni młodzi sportowcy wybierają nasz wydział, żeby kontynuować swoją naukę, dlatego że nasz wydział faktycznie jest wyjątkowy. Nauczyciele akademiccy, trenerzy, sportowcy właśnie powodują to, że mamy tą możliwość, żeby studenci kontynuowali naukę i jednocześnie ten sport. Dlatego bardzo im za to dziękuję.
Bardzo dziękuję. No i oczywiście będziemy kibicować i trzymać kciuki za wszystkich naszych piłkarzy, ale także sportowców innych dyscyplin. To chorobowo czy znacząco? Ktoś z kibiców się odezwał po prostu. No dobrze. Szanowni Państwo, teraz kolejna kategoria. Czas na nagrodę Gryfa Samorządności w kategorii Najaktywniejsza Organizacja Studencka. Nagroda ta przyznawana jest w szczególności za zrealizowane projekty czy inicjatywy oraz za posiadanie osiągnięcia organizacyjne wyróżniające się na tle pozostałych kół naukowych i organizacji studenckich działających przy Uniwersytecie Szczecińskim. Nominowane organizacje w tej kategorii to Koło Naukowe Animatorów Czasu Wolnego Pasja. Współautorzy publikacji naukowych wydanych między innymi przez Uniwersytet Rzeszowski czy Uniwersytet Zielonogórski. Zorganizowali akcję charytatywną Kropelka pod choinkę, współorganizowali zbiórkę rzeczową na rzecz uchodźców z Ukrainy, włączyli się w zbiórkę rzeczy dla ogrzewalni dla bezdomnych w Wałczu. Nawiązali współpracę z Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie i prowadzili animację dla dzieci. Przeprowadzili także akcje edukacyjno-proekologiczne Kreda Wstydu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polites. Koło Naukowe Animatorów Czasu Wolnego Pasja. Kolejna nominacja, Koło Naukowe Wolontariatu Studenckiego. W ramach działalności członkowie koła zajmują się wolontariatem stałym, który polega na codziennym wsparciu instytucji takich jak Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii imienia Świętego Brata Alberta w Szczecinie, Wolontariat Międzykulturowy w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie. Koło przeprowadziło również akcje społeczne, takie jak Dzieciom z Ukrainy, Szlachetna Paczka, Zbiórka na Rzecz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Wałczu, a oprócz tego członkowie koła biorą udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych i przygotowują projekt badawczy dotyczący wolontariatu. Koło Naukowe Wolontariatu Studenckiego. Trzecia nominacja. Koło Naukowe Ekonomii Aktywni Studenci AS. Współorganizatorzy szkoleń w ramach edukacji ekonomicznej Akademia Liderów Rzeczypospolitej. Organizatorzy 34. i 35. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Brali udział w polsko-niemieckim projekcie Rozwój Gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Współpracują ze Stowarzyszeniem Koliber oraz w ramach Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Brali udział w Akademii Meetup Audi Edition, organizatorzy wielu warsztatów i wykładów. Koło Naukowe Ekonomii Aktywni Studenci AS. Brawa dla nich. Kto otrzyma nagrodę? Dowiemy się już niebawem. Zapraszam prorektor do spraw kształcenia, doktor habilitowaną Renatę Podgórzańską, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, która przekaże werdykt. Szanowni Państwo, zanim otworzę kopertę, chwilka cierpliwości. Przede wszystkim chciałabym pogratulować wszystkim nominowanym. Aktywności, które prowadzący przeczytał, świadczą o jednym. Nasi studenci są bardzo, ale to bardzo aktywni na różnych polach. Rzeczywistość, dynamika sytuacji potwierdza, że pomoc studentów na różnych frontach, w różnych obszarach jest bardzo cenna. Państwo, drodzy studenci, łączycie naukę, łączycie z tą aktywnością prospołeczną. To nas bardzo, bardzo cieszy. I przechodząc do Gryfa Samorządności w kategorii Najaktywniejsza Organizacja Studencka otrzymuje Koło Naukowe Wolontariatu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Serdecznie postawimy. Dobry wieczór. Proszę jeszcze kwiaty przyjąć.
Powiem szczerze, nie spodziewaliśmy się tego. Chciałabym podziękować przede wszystkim w imieniu całego koła wolontariatu za tą nagrodę, bo jest to naprawdę dla nas docenienie wszystkich działań. Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom, bo tak naprawdę bez nich by nas tutaj nie było i bardzo dziękuję im za zaangażowanie, siłę oraz wsparcie, bo wiem, że tak naprawdę dzięki nim i ich pasji to wszystko funkcjonuje u nas i te działania naprawdę są efektywne. A tak naprawdę już na sam koniec chciałabym podziękować pani doktor Barbarze Chojnackiej, która tak naprawdę bardzo nas wspiera, pomaga i bez niej by nas tutaj nie było. Także dziękuję bardzo. Serdeczne gratulacje. Czwartą kategorią, w której zostanie wręczony Gryf Samorządności, jest Studencki Twórca Roku. W tej kategorii studenci zgłaszali swoje osiągnięcia artystyczne oraz autorską twórczość. Nominowani w tej kategorii to Julia Bury. Podjęła współpracę ze znanym producentem muzycznym Kubą Kikutem-Mańkowskim. Jest zwyciężczynią przeglądu kapel studenckich w ramach Juwenalia Szczecin 2022. Supportowała przed koncertami Enej, Lady Punk czy Mary z Polski. Wydała debiutancką epkę z własną twórczością muzyczną. Nawiązała współpracę z Marcinem Liberem Piotrowskim, z którym wydała jeden ze swoich singli Słomki. Jej utwory są notowane w polskich rozgłośniach radiowych oraz puszczane są w zagranicznych stacjach radiowych, na przykład w Radio Top Manchester. Julia Bury. Kolejna nominowana w tej kategorii. Alicja Król stworzyła wystawę na terenie kamienicy, w której podjęte zostały działania animacyjno-kulturowe. One miały zachęcić do zwiedzania obszaru dotkniętego sztuką. W ramach rewitalizacji pewnego obszaru zamieszkania stworzyła mural, który ukazał możliwości płynące z brania udziału w życiu społeczno-kulturalnym grupy zamieszkałej w kamienicy. Jej działalność i ich prezentacja odbyły się podczas Rajskich Dni na Rajskiego. Otrzymała również certyfikat za udział w konkursie Luxembourg Art Prize. Alicja Król. Trzecia z nominowanych w tej kategorii, Anna Galecka. Śpiewa w zespole muzycznym W Nim, który gra różne koncerty charytatywne, na których zbierane są pieniądze na leczenie chorych dzieci. Dodatkowo tworzy filmy dokumentujące działalność zespołu. W ramach rozwoju plastycznego jej prace wiszą w Galerii SH na Wydziale Nauk Społecznych. Anna Galecka. O wręczenie nagrody bardzo proszę przewodniczącą Komisji do Spraw Projektów Samorządu Studenckiego Aleksandrę Wieśniak. Serdecznie zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Gryfa Samorządności w kategorii Studencki Twórca Roku otrzymuje Julia Bury, brawa. Podziękować za tak ogromne wyróżnienie. Jest to niezwykle uskrzydlające. I teraz wiem, a raczej upewniam się w tym, że i mam nadzieję, że także wiedzą o tym wszyscy studenci, bo to jest bardzo ważne, że warto sięgać po swoje wyznaczone cele, dążyć do nich, nie poddawać się, a przede wszystkim spełniać swoje marzenia, bo to one nas napędzają do wszystkiego. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Koleżanka z show biznesu.
od razu widać. Czas na ostatnią już studencką kategorię tego wieczoru. Tą kategorią jest Społecznik Roku, czyli kategoria organizacyjno-społeczna, w której studenci zgłaszali swoje osiągnięcia z zakresu organizacji wydarzeń, projektów, których celem jest wsparcie i pomoc innym. Nominowani w tej kategorii to Karolina Białczewska. Do sierpnia 2022 roku pełniła funkcję koordynatorki Amnesty International Szczecin. Do września tego roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Organizowała projekty społeczne Wpisz do kalendarza, który promuje partycypację młodych kobiet w polityce oraz koordynowała program Akcja Menstruacja w Twojej Szkole. Karolina Białczewska. Kolejna nominacja. Nadia Spicyna. Od pierwszych dni wojny zaangażowana w działalność na rzecz pomocy osobom z Ukrainy. Wspiera organizację kursów języka polskiego dla osób z Ukrainy, organizowaną przez Wydział Humanistyczny. Tłumaczy posty z informacjami o pomocy dla osób z Ukrainy. Współprowadziła zajęcia z języka polskiego dla kursantów, zaangażowana w prowadzenie zajęć z języka polskiego w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Solidarni z Ukrainą. Współorganizowała wycieczki po Szczecinie dla ukraińskich studentów. Opracowuje i czyta serwisy radiowe w języku ukraińskim w uczelnianej rozgłośni radiowej News Radio. Nadia Spicyna. Kolejny nominowany, Jakub Waszkiewicz, członek Komitetu Organizacyjnego Dni Adaptacyjnych ELSA Szczecin, Dni Edukacji Prawniczej, a także ELSA Day. Jakub Waszkiewicz. Kto otrzyma zaszczytny tytuł, dowiemy się już za chwilę. Nagrodę wręczy przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Ewa Staruch. Serdecznie zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Jestem niezmiernie dumna z tego, że to ja właśnie mogę wręczyć nagrodę w tej kategorii. Szanowni Państwo, Gryfa Samorządności w kategorii Społecznik Roku otrzymuje Nadia Spicyna. Chciało powiedzieć każdemu pracownikowi Uniwersytetu Szczecińskiego. Przede wszystkim, że tak najbardziej bym chciała podziękować dr Agnieszce Szlachcie, dziekanowi Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, profesorowi Krzysztofowi Nerdyckiemu i dwójce ludzi, których z nami dzisiaj nie ma. To dr Krzysztof Lesiński i dr Konrad Wojtyła, ponieważ to z nimi zaczęłam swoją drogę i to oni mnie poprowadzili, że znalazłam siebie. Dziękuję. Co za emocje. To jest naprawdę prawdziwe, piękne wzruszenie. Szanowni Państwo, poznaliśmy pięciu laureatów Gryfów Samorządności w studenckich kategoriach, ale oczywiście to nie koniec jeszcze nagród w ramach konkursu, dlatego że otwarte jest jeszcze głosowanie internautów. Przypominam cały czas wszystkim tym, którzy obserwują nas via internet, że można głosować na jednego z nominowanych, który otrzyma tytuł Nagrodę Publiczności, tak naprawdę. Głosowanie jest dostępne w linku, który wyświetla się na czacie oraz na stronie samorząd.usz.edu.pl/gala. Polecam Państwa uwadze. Wybieramy laureata Nagrody Publiczności.
Tym akcentem przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego elementu dzisiejszego wieczoru. Będzie to prezentacja artystyczna. Na scenie zagra dla państwa już za chwilę szczeciński zespół Kuba & Kuba, którzy mogą być państwu znani. W tym roku Kuba & Kuba wygrali festiwal Garaże, organizowany przez Uniwersytet Szczeciński w okresie wakacyjnym, przegląd młodych kapel. Mam nadzieję, że powitacie ich państwo bardzo gorąco. Przed nami Kuba & Kuba. Witam. My jesteśmy Kuba i Kuba. Jest nam niezmiernie miło, że możemy dzisiaj wystąpić przed państwem. I chciałbym też i nam pogratulować właściwie, że nasz zespół, a właściwie skład, który jesteśmy w tym momencie na scenie, składa się w 50% ze studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Wypisujesz hasła w mojej dłoni, potem szczotką ślad flamastra trzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Liście z drzew spadają masłem na dół. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czary duch. I czytając wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty, nienazwany ty. Gdy nadzieja z biedą już mnie mają, robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach oknie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą omegą, hymnem kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Niestety, to nie była nasza autorska piosenka. Chcielibyśmy państwu ją przedstawić teraz. Nazywa się Światło. Mam nadzieję, że państwu się spodoba. Z
zostawiamy zapalone światło. Zostawiamy odpalone radio i mam dość ludzi, co gasną jak to światło czy radio. Nie mogę zasnąć. Niełatwy świat, poznałem go dawno. Nie dasz rady go zmienić, mimo że warto próbować. Nie ma nic za darmo. Zostawiasz wszystko, żeby inni mogli wrzasnąć. Nie dostrzegasz, gdy linia jest prosta. Ten most za tobą nakazuje zostać. Tu przy mnie, błagam cię, to rozkaz. Zostawiamy zapalone światło. Zostawiamy odpalone radio i mam dość ludzi, co gasną jak to światło czy radio. Nie mogę zasnąć. Ja dziś ludzie jak my. A dziś ludzie jak my. Nie potrafią kochać, a śledząc ich aż mi wstyd. Porywasz mi dłonie, bezradnie oddajesz rytm. A ja tak bezczelny gdzieś krzątam się. Milknie oddech, milkną dłonie, ratuj mnie. O! Zostawiamy zapalone światło. Zostawiamy odpalone radio. I mam dość ludzi, co gasną jak to światło czy radio. Nie mogę zasnąć. Dziękujemy Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Kuba and Kuba wrócą jeszcze do nas dzisiejszego wieczoru na scenę. A my tymczasem, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnej kategorii, w której zostaną docenione podmioty, które poprzez swoje działania przyczyniły się do rozwoju i promocji działań studentów w Uniwersytecie Szczecińskim. Pierwszą nagrodą, którą chcielibyśmy wręczyć, jest nagroda w kategorii Rozwój kompetencji studentów. Dla instytucji, która swoimi działaniami zwiększa świadomość, wiedzę i kompetencje studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu wejścia na rynek pracy. O wręczenie nagrody w tej kategorii poprosimy przewodniczącą Komisji do Spraw Komunikacji Samorządu Studenckiego, Jagodę Jabłońską. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę wręczyć nagrodę we wskazanej kategorii. I uwaga, Gryfa Samorządności w kategorii Rozwój Kompetencji Studentów otrzymuje Akademickie Biuro Karier. W imieniu Biura Karier Gryfa odbierze prorektor do spraw studenckich dr habilitowana Katarzyna Kotarska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Gratuluję. Thank you.
Szanowni Państwo, wzruszyłam się, ale dlatego, że Akademickie Biuro Karier naprawdę wykonuje cudowną pracę. Nie wiem, jak to robią, że docierają bardzo daleko, ale są czasami niewidzialni, czyli ci pracownicy, którzy to robią, skromni, spokojni, a tak rzadko gdzieś są wyróżniani, ale naprawdę jeżdżą, próbują, co chwilę przychodzą z nowymi pomysłami. Dlatego bardzo się cieszę, że ta nagroda powędruje do nich. Przykro mi jest, że dzisiaj akurat panie nie mogą być z nami, ale obiecuję państwu, że w poniedziałek na pewno panią wręczę. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, serdecznie gratulujemy. Jest to już kolejne wyróżnienie od studentów dla Akademickiego Biura Karier. Dzisiaj gryf samorządności, natomiast rok temu laur uniwersytecki w kategorii Uniwersytet Perspektyw. Laury uniwersyteckie to największy plebiscyt, w którym realizowane projekty i działania mogą zgłaszać uniwersytety klasyczne. W kraju plebiscyt organizowany jest co roku przez Forum Uniwersytetów Polskich. Warto wspomnieć, że i w tym roku Uniwersytet Szczeciński otrzymał laury uniwersyteckie. Były to matematyka w obiektywie jako projekt naukowy, Rights for Us w kategorii projekt prostudencki. No i proszę sobie wyobrazić, że ubiegłoroczna gala aktywności studenckiej gryfy samorządności w kategorii projekt kulturalny. Tak więc te inicjatywy zostały również dostrzeżone. Dziękujemy. Przed chwilą gryf dotyczył rozwoju, no to teraz warto przejść do współpracy. I właśnie tego dotyczy kolejna kategoria gryfów samorządności. Będzie to kategoria partner studentów. Gryf w tej kategorii trafi do instytucji, która wspiera studentów i ich projekty, a dzięki takim współpracom studenci nie tylko Uniwersytetu Szczecińskiego, ale wszystkich uczelni miasta Szczecin mogą realizować inicjatywy i podnosić ich poziom z każdym rokiem. Nagrodę w tej kategorii wręczy przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego Agata Dubiłowicz. Zapraszam. Mam ten zaszczyt przedstawić Państwu zwycięzcę w kategorii partner studentów, a otrzymuje gryfa samorządności otrzymuje miasto Szczecin. Państwa, no, jestem zaskoczony, ale to dla mnie ogromna przyjemność, że studenci, że Państwo doceniacie nasze działania. Myślę, że to głównie za program właśnie dla studentów Akademicki Szczecin, który ma wiele aspektów od naszej współpracy naukowej, ale także poprzez różnego rodzaju działania, choćby w postaci miejsc w naszych mieszkaniach dla studentów, czy program Mieszkanie dla Absolwenta. Więc za tę współpracę bardzo dziękuję i za to, że doceniacie także partnera samorządowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, serdecznie gratulujemy panie prezydencie. Szanowni Państwo, następna kategoria dość wyjątkowa, dlatego że jest skierowana do przyjaciela samorządu studenckiego. Jest to drugi raz, kiedy samorząd studencki postanawia wręczyć gryfa właśnie w tej kategorii. Jak sama nazwa wskazuje, gryf samorządności trafi do osoby, która na co dzień wspiera członków samorządu studenckiego w podejmowanych inicjatywach. Przyjaciel, jak przystało, jest zawsze dostępny, zarówno w tych dobrych,
jak i w tych mniej dobrych okolicznościach i momentach. Nagrody w tej kategorii wręczy przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego Piotr Zaręba. Zapraszam. Dobry wieczór raz jeszcze. Tak jak pan prowadzący powiedział, przyjaciel to jest osoba, która jest zawsze w dobrych i złych momentach. To jest drugi raz, kiedy jako organizatorzy zdecydowaliśmy się na wręczenie tej statuetki. Prawda jest taka, że wielu pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego zasługuje na to miano. Niestety, no nie moglibyśmy im wszystkim dać naraz i osobiście jestem ciekaw, kto to będzie w przyszłym roku, ale w tym roku jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że ten gryf, a tak naprawdę przyjaciel Samorządu Studenckiego trafi do pani Pauliny Kucz. Zapraszam serdecznie. Wieczór Państwu. Jestem naprawdę bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się. Dziękuję studentom. Mam nadzieję, że nasza współpraca dalej będzie równie owocna, tak jak do tej pory. Zawsze będę dla Was. I dziękuję jeszcze raz. Życzę miłego wieczoru. Przepraszam, zdjęcia nie mamy. Chwila dla fotoreporterów w przyjacielskim uścisku. Gratulujemy. Zanim przejdziemy do kolejnej kategorii, przypomnę, że właśnie teraz kończymy głosowanie internautów. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich tych, którzy śledzą nas online. Kończymy już głosowanie internautów w ramach nagrody publiczności. Laureata, którego doceniły osoby oglądające transmisję z wydarzenia, poznamy już niedługo. Proszę o chwilę cierpliwości. Natomiast teraz przyszedł czas na kolejną wyjątkową nagrodę specjalną, która wpisała się już tradycyjnie w galę aktywności studenckiej Gryfy Samorządności. Jest to kategoria Najaktywniejszy Samorząd. Nominowanych w tej kategorii jest 8 organów samorządu studenckiego, 7 samorządów wydziałowych oraz Rada Osiedla Akademickiego. Nagroda została przyznana na podstawie całorocznej pracy członków samorządu na rzecz studentów wydziału czy osiedla akademickiego. O wręczenie nagrody bardzo proszę przewodniczącą Komisji do Spraw Organizacji Samorządu Studenckiego Karolinę Majszak oraz... A zobaczcie Państwo sami. Zapraszam. Uszatka też zapraszam. Jest Uszatka z nami, maskotka Uniwersytetu Szczecińskiego. Pocieszna, przytulna, pomocna, w sam raz na listopadowy czas. Wieczór, Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło, że mogę poinformować Państwa. Że Gryfa za najaktywniejszy samorząd otrzymuje Rada Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Gratuluję.
Dobry wieczór. Chciałbym bardzo podziękować za docenienie właśnie Rady Osiedla Akademickiego i też chciałbym podziękować właśnie szczególnie Karolinie Majchrzak, to ta osoba, od której dostałem statuetkę. Przez ostatni rok to ona była przewodniczącą Rady i nas prowadziła, więc mamy dobry wzorzec i postaramy się w przyszłym roku dać z siebie jeszcze więcej. Gratulacje dla laureatów, dla uszatki również. Ten błysk w oku niezapomniany. Dobrze. W lewo. I prost. Pocieszne. To jest wymagająca rola. Naprawdę. Będzie można się później przytulać po gali, tak? Wiem, że Państwo o tym marzycie, tak więc będzie ku temu okazja. Obiecuję. Tego nie było w scenariuszu, więc biorę to na siebie. Czas na kolejne nagrody specjalne, tym razem przyznane laureatom wybranym przez ogół studentów. W kwietniu samorząd studencki przeprowadził na Uniwersytecie akcję Ewaluacje. Studenci przez wypełnienie elektronicznego formularza wskazali najbardziej przyjazne jednostki spośród dziekanatów. No i jak się okazuje, będę się powtarzał, nie takie dziekanaty straszne, jakie malują. Można, da się, jest naprawdę kompetentnie. Bardzo przyjemnie i rzeczowo. I brawo, brawo, brawo. O wręczenie nagrody dla najbardziej przyjaznego dziekanatu bardzo proszę przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Grzegorza Biskowskiego. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Mogę opowiedzieć historię, dostałem takie pozwolenie, kiedy Piotr Zaręba poprosił mnie, żebym właśnie w dniu dzisiejszym ogłosił laureatów przyjaznego dziekanatu. Się zapytałem, co mogę powiedzieć. Później ustaliliśmy, że mogę powiedzieć, że delta Kronekera jest tensorem metrycznym bazy ortonormalnej. Jest tylko jeden problem. Nie mam pojęcia, jak przejść od tej informacji do tego, że mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że Gryfa Samorządności w kategorii Przyjazny Dziekanat otrzymuje sekcja do spraw studenckich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Szanowni Państwo rektorzy, zaproszeni goście, drodzy studenci, cóż mogę powiedzieć, jesteśmy bardzo szczęśliwe. Mamy tą statuetkę już drugi raz. Bardzo się z tego cieszę. Jesteśmy uradowane, że nasza codzienna praca, którą wykonujemy po prostu, bo to jest nasza praca i ją lubimy, została doceniona przez studentów, przez Was. Jest to sukces całego naszego zespołu. Bardzo dziękuję tu po kolei Agnieszce, Małgosi i Kasi, bo to nasza wspólna nagroda. Nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy coś nie przygotowały na ten wieczór. Część z Państwa pamięta, w zeszłym roku postanowiłyśmy odczytać wiersz. Skoro dostałyśmy tą statuetkę drugi raz, ten wiersz napisała jedna z nas. Mam nadzieję, że Państwu nie brakuje humoru, bo nam na pewno nie. Postaramy się przedstawić to troszeczkę z przymrużeniem oka. Dobrze, dziękuję.
Minął rok, a my ponownie na scenie. Banalne jest powiedzieć, że ogarnia nas wzruszenie. Jesteśmy szczęśliwe jak skowronek na wiosnę, gdy roznosi wokół swoje śpiewy radosne. Jak dzwon kościelny, gdy na muszę wzywa. Jak idol, który tłumy do śpiewu porywa. Jak rektor, gdy dużą nagrodę dostaje. Jak profesor, gdy służbowo jedzie na Hawaje. Jak doktor, który dorobił się habilitacji. Jak nauczyciel akademicki po akredytacji. Jak magister, gdy mówią do niego doktorze. Jak student, który może polegać na swoim promotorze. Wszystkim po prostu z serca dziękujemy i obiecujemy, że na laurach nie spoczniemy. I chociaż każda z nas jest inna i każda czasem sobie pobiadoli, to motto życiowe mamy wspólne. Bycie człowiekiem nie boli. Fantastycznie, gratulacje. Proszę nie zapomnieć o statuetce. Oczywiście. Gratuluję i bardzo dziękuję. Przyjazny dziekanat, utalentowany, radosny, uradowany, ucieszony. Szanowni Państwo. Poza przyjaznym dziekanatem wyróżnimy także przyjazny akademik. Nie pytajcie mnie Państwo, jakie kryteria były brane pod uwagę. Bo wyobraźnia jest dosyć duża. O wręczenie nagrody dla przyjaznego akademika bardzo proszę przewodniczącego Komisji do Spraw Promocji i Social Mediów Samorządu Studenckiego Adriana Machockiego. Zapraszam. Wieczór. Zostałem przed chwilą poproszony, żeby zdradzić te kryteria, ale niestety ich nie zdradzę. Chciałbym powiedzieć, że mamy 4 akademiki, a na naszym uniwersytecie każdy jest wyjątkowy, tylko jednak dzisiaj do jednego trafi ten tytuł przyjaznego akademika. I powiem tak, tytuł przyjaznego akademika trafia do domu studenckiego numer 3, Kordecki. Jest mi niezmiernie miło za tą statuetkę i chciałabym podziękować w imieniu całej załogi mojego akademika. Bardzo dziękuję. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. Szanowni Państwo, na Kordeckiego pierwszy raz w życiu przewijałem mojego siostrzeńca. Bardzo przyjazny akademik, bardzo przyjazny akademik. To było 27 lat temu. Przyjazny jest od tamtej pory. To były same początki Kordeckiego. Tak, ten szron nie jest bez powodu. Szanowni Państwo, mamy już wyniki z głosowania internautów, wobec czego dowiemy się teraz, który z nominowanych dzisiaj studentów otrzyma zaszczytną nagrodę publiczności. O przedstawienie zwycięzcy poprosimy sekretarz Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego Joannę Walczyńską. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Przyznam, że sama jestem ogromnie ciekawa,
kto został wybrany przez naszych internautów i kto otrzyma to wspaniałe wyróżnienie, ale już nie trzymam w niepewności. Nagrodę publiczności otrzymuje Wiktor Gnych-Pietrzak. Szanowni Państwo, chcę podziękować tak naprawdę w kilku słowach. Chcę podziękować przede wszystkim mojej żonie Alicji, ale również mojej rodzinie, przyjaciołom i całej fiskusowej rodzinie. Dziękuję bardzo. Wiktor Gnych-Pietrzak, laureat Nagrody Publiczności, wybrany przez internautów. Jeszcze raz gratulacje, a teraz przechodzimy do ostatnich wyróżnień dzisiejszego wieczoru. Dziś ważnymi gośćmi na tej gali są mentorzy wydziałów. Mentor to prowadzący wybierany corocznie na wydziale przez studentów. Cechuje się prostudencką postawą, jest dobrym przyjacielem studenta, jednocześnie wzorem do naśladowania. O wręczenie statuetek poprosimy Rzecznika Praw Studenta Pawła Michalika i Przewodniczącą Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Wiktorię Konkel oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego Kacpra Niekrewicza. Zapraszam. Szanowni Państwo, pan prowadzący już powiedział wszystko. Ja powiem tylko, kto otworzył kopertę, ten już wie, kto został mentorem wydziału. I mam zaszczyt i ogromną przyjemność poinformować Państwa, że mentorem Wydziału Humanistycznego została dr Agnieszka Szlachta. Mentorem Wydziału Teologicznego został dr Igor Kozak. Pana doktora, który dzisiaj nie mógł się stawić, statuetkę odbierze pan doktor Piotr Goniszewski. Mentorem Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia został doktor Marek Kolbowicz. Mentorem Wydziału Prawa i Administracji został doktor habilitowany Maciej Jońca, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. W imieniu pana profesora statuetkę odbierze pan prorektor do spraw nauki, profesor doktor habilitowany Andrzej Skrędel.
Mentorem Wydziału Nauk Społecznych została pani doktor habilitowana Luiza Wolnicz-Smal, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Mentorem Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania został pan profesor doktor habilitowany Waldemar Goss. Mentorem Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych została pani doktor inżynier Ewa Filip. Pani doktor, statuetkę odbierze prodziekan do spraw studenckich, doktor habilitowana Helena Więcław, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszam do pamiątkowej fotografii. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję i ogromne gratulacje dla wszystkich mentorów. Podziękowanie i uznanie za włożoną pracę od społeczności studenckiej. Szanowni Państwo, to już koniec nagród i wyróżnień podczas dzisiejszego wieczoru, przynajmniej tych oficjalnych. Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów. Nim zakończymy oficjalną część uroczystości, na scenę zapraszam jeszcze raz przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego Piotra Zarembę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dobry wieczór raz jeszcze ze sceny po raz ostatni. Zbliżamy się do końca naszej uroczystości, do końca tej oficjalnej części. Gratulacje dla wszystkich laureatów jeszcze raz, dla wszystkich nominowanych, ale skoro zbliżamy się do końca, no to przychodzi czas podziękowań. W pierwszej kolejności jako organizatorzy chcielibyśmy podziękować Ministerstwu Edukacji i Nauki za olbrzymi wkład w pomoc i w możliwość organizacji tej uroczystości. Dlatego serdecznie zapraszam na scenę pana wojewodę Zbigniewa Boguckiego. Ja tylko bardzo krótko, bo podobno przemówienia są albo długie, albo dobre. To moje pierwsze było długie, więc bardzo dziękuję. To nie koniec podziękowań, bo kto był w zeszłym roku, wie, że to były króciutkie podziękowania. W tym roku akurat są troszkę dłuższe, bo myślę, że dostrzegli Państwo, że z każdym rokiem Samorząd Studencki faktycznie podejmuje coraz to lepsze jakościowo działania, więc zarówno w tym roku te podziękowania będą trochę dłuższe. Następnie w kolejności, którym chcielibyśmy bardzo mocno podziękować,
jest kolegium rektorskie Uniwersytetu Szczecińskiego. Za każde zaufanie przy podejmowanych przez studentów inicjatywach i działaniach. Za to, że Państwo zawsze w nas wierzą. I pomimo tego, że nie ma dzisiaj magnificencji rektora, to poprosiłbym w imieniu kolegium panią prorektor do spraw studenckich, doktor habilitowaną Katarzynę Kotarską, profesor Uniwersytetu, tutaj do mnie na scenę. Chciałam powiedzieć, że ja tylko odbieram w zastępstwie, ale tak naprawdę dziękuję i wiem, że teraz padnie takie zdanie, które tu najczęściej padało, ale tu spojrzeliśmy się w trójkę na siebie, pan prezydent i wojewoda są świadkami, że rzeczywiście byliśmy zaskoczeni. Oczywiście przekażemy panu rektorowi, bo to pan rektor wspomaga, wspiera i zawsze jest przy nas. Dziękuję bardzo. I chciałbym teraz już bardziej osobiście niż jako w imieniu organizatorów podziękować członkom samorządu studenckiego, którzy przez bardzo długi okres czasu pracowali nad tym, że dzisiejsza uroczystość wygląda tak, jak wygląda, czyli pięknie. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim, ale nad tym zespołem osób, które pracowały, działały nad tą galą, ktoś musiał czuwać. I byli to koordynatorzy tego wydarzenia. Dlatego pozwolę, no zanim powiem kto, będę prosił, żebyście wszyscy wyszli naraz. Jest to zarząd samorządu studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, który serdecznie zapraszam na scenę. I są to po kolei Paweł Michalik, Adrian Machocki, Radosław Pałka oraz cztery dziewczyny, które wchodzą w skład zarządu samorządu studenckiego, które czuwały nad wszystkim, proszę mi wierzyć, Aleksandra Wieśniak, Karolina Majchrzak, Jagoda Jabłońska oraz Joanna Walczyńska. Wielkie brawa, szanowni państwo. Gratulacje i wielkie brawa dla nich. Znakomici organizatorzy. Bardzo dziękujemy. Zostajecie jeszcze na scenie, albowiem przed nami finał tej pięknej uroczystości. Mam nadzieję, że internauci cały czas są z nami, mają stosowne napoje chłodzące, mają przekąski, tak jak podobnie jak my tutaj. Dlatego już teraz na finał zapraszam na scenę ponownie pana wojewodę, zapraszam pana prezydenta, zapraszamy panów tutaj do nas na scenę. Zapraszam także władze rektorskie Uniwersytetu Szczecińskiego, zapraszam państwa. Wszystkich nagrodzonych także zapraszamy. Zapraszam wszystkich nagrodzonych na scenę, tutaj do nas, do wspólnej, pięknej, pamiątkowej fotografii. Zapraszamy także mentorów wyróżnionych dzisiejszego wieczoru. Także zapraszam. Osoby wręczające także zapraszamy. Chwila takiego organizacyjnego zamieszania. Scena ma stosowny certyfikat, proszę się nie martwić. Wręczających również zapraszamy do pięknej, pamiątkowej fotografii. Kto ma gryfa samorządności ze sobą? Nie wszyscy zabrali. Zapraszam państwa, o ja zrobię w ten sposób.
Zapraszam Państwa do przodu. Ja tutaj troszeczkę podyryguję, dobrze? Zapraszam Państwa do przodu. Pana prezydenta poproście do środka. Pana prezydenta zapraszamy. Panie prezydencie, zapraszamy do środka. Panie wojewodo również. Zapraszamy panów. Panie wojewodo, zapraszamy tutaj. Zapraszamy do wspólnej, pięknej, pamiątkowej fotografii. Chwila będzie dla fotoreporterów, a ja będę odliczał. Czy wszyscy są gotowi? Panie rektorze, bardzo proszę. 5, 4, 3, 2, 1. Proszę. Gryfy Samorządności Uniwersytetu Szczecińskiego. Trzecia edycja Gallia Anno Domini 2022 przechodzi do historii. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich internautów. Bardzo dziękujemy i gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wszystkim wyróżnionym dzisiejszego wieczoru i organizatorom oczywiście tego fantastycznego wydarzenia. Zapraszam Państwa do zajęcia miejsc, bo przed nami kolejna część artystyczna, po której uczestników zaprosimy na bankiet. Tak więc już za chwilę na tej scenie ponownie artyści Kuba and Kuba, których już teraz zapraszam na scenę. Mówiłem, że skromnie, ale czysto. Nadal jest skromnie, mniej czysto. Ale za to jak złoto. Zostaliśmy tutaj ozłoceni na scenie. Piękna to uroczystość, podczas której społeczność studencka Uniwersytetu Szczecińskiego wyróżnia znakomitych studentów, osoby oraz podmioty, które wspierają działalność studencką. To niezwykle ważne. A już teraz przed nami druga część artystyczna i Kuba and Kuba. Po ich występie zaprosimy Państwa na bankiet. Zapraszam. Już po konfetti? Spóźniliśmy się? Co roku. O, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ciężko nam wyjść po tak świetnym wydarzeniu. Chcielibyśmy wykonać autorski numer, nasz singiel, Serce. Mamy nadzieję, że przyjmą go Państwo z otwartymi rękoma i zapraszamy do sprawdzania na wszystkich social mediach. Odstawiłem Cię i boli, jakby mu zależnił się od drogiej wody. Ciągle źle buduję schody, czuję, że przepraszam, znów zaczynasz płakać. Wierzysz, że zostawię tak jak jest, zostawię to i sprawię, że jak chcesz, złamiesz mi serce i więcej będę chciał. Zawrócisz ręce i więcej będę miał.
Rozdargasz włosy, jak i losy zwiewia. Spowolnisz kroki, tak i chciałby nas ten świat. Boję biegać się, za szybko mija czas i wiem, że każda chwila goni mnie i szybko znika, bardzo źle. Bo robiłem nic i tyle chciałem, miałem kilka chwil i próbowałem udawać dziś, że cię kochałem, szkoda, że... Złamiesz mi serce i więcej będę chciał. Zabrudzisz ręce i więcej będę miał. Roztargasz włosy, jak ich losy zwieje wiatr. Spowolnisz kroki, tak i chciałby nas ten świat. Świat, złamiesz mi serce i więcej będę chciał. Zabrudzisz ręce i więcej będę miał. Roztargasz włosy, jak i losy zwieje wiatr. Spowolnisz kroki, tak i chciałby nas ten świat, świat, świat. Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy zakończyć też nasz występ piosenką, która troszkę jest żywsza i też pozwoli się bardziej wczuć tą atmosferę zbliżającego się bankietu. Także mam nadzieję, że Państwo znają tą piosenkę. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Bleeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, baby, listen, baby, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I had to pack my things and go, oh, no. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, baby, listen, baby, don't you treat me that way, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. But guess if you say so, I had to buy my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more.
don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo podziękować, że mogliśmy przed Państwem wystąpić, również dlatego, że w moim przypadku ja jestem studentem Uniwersytetu Szczecińskiego i czuję się zaszczycony, że mogłem tutaj dzisiaj być i spotkać tyle wspaniałych osób. Dziękujemy jeszcze raz i życzymy miłej zabawy. Kuba and Kuba. Ray Charles byłby z nich z całą pewnością dumny. Ja również chciałem złożyć na koniec oświadczenie. Jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. I jestem z tego powodu bardzo dumny. Paweł Wiśniewski, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Trzecia edycja Gali Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności Uniwersytetu Szczecińskiego przechodzi do historii. Bardzo dziękuję, życzymy Państwu dobrego wieczoru. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dziękuję. Lecą napisy?